Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. System gospodarki odpadami działa od 1 lipca 2013 roku. Porównując strumień głównych frakcji odpadów odbieranych od mieszkańców w latach 2014-2016, można zauważyć, że łączna masa odpadów powoli, aczkolwiek systematycznie rośnie. Pocieszający jest fakt, że w gminie Kępno najbardziej wzrosła masa odbieranych odpadów frakcji suchej, co świadczy o poprawie jakości segregacji odpadów. Pozostałe frakcje, mokra, szkło oraz odpady wielkogabarytowe, pozostają na zbliżonym poziomie. Z zestawień udostępnionych przez zakład zagospodarowania odpadów w Olszowie wynika, że najwięcej odpadów mokrych powstało na terenie gminy Kępno. To blisko 19 kg na mieszkańca w jeden miesiąc. Podobne ilości trafiły do zakładu zagospodarowania odpadów z gminy Oleśnica oraz gminy Bralin. Także odpadów frakcji suchej gmina Kępno dostarczyła do zakładów najwięcej. Od 2014 roku w gminie Kępno wpływy z opłaty śmieciowej nie równoważą kosztów funkcjonowania systemu. Warto wspomnieć, że od 1 lipca 2019 roku gmina Kępno zgodnie z rozporządzeniem będzie musiała także odbierać 5 frakcji. Będziemy musieli odbierać 5 frakcji, czyli dodatkowa frakcja, która nam się pojawi, to będzie papier i dodatkowa frakcja, która nam się pojawi, to będzie bioodpady. Na chwilę obecną sytuacja związana z gospodarką odpadami w gminie Kępno jest na tyle dobra, że przynajmniej do 1 lipca 2019 roku żadnych podwyżek nie będzie. Niewykluczone, że jeśli utrzymywać się będzie nadal trend lepszej selekcji i odpowiednich deklaracji śmieciowych, to nawet wówczas po nowym przetargu stawka zostanie utrzymana, mówi burmistrz Piotr Psikus, którego zapytaliśmy, czy w dalszym ciągu gmina Kępno pozostaje w sporze z firmą Peter. Tak, to jest prawda. Odbyła się rozprawa kolejna. Jesteśmy już po wyroku. Firma Peter, ja informowałem o tym, domagała się od gminy Kępno kwoty 265 tysięcy złotych plus należne odsetki. 17, jest to wyrok nieprawomocny, zaznaczam, 17 tego miesiąca został ogłoszony wyrok zasądzający na rzecz firmy Peter kwotę 40 820 zł, oddalający całkowicie pozostałe roszczenia firmy Peter jako bezzasadne. Burmistrz Kępna zaznaczył, że nie ma jeszcze uzasadnienia wyroku, ale rozważa możliwość złożenia apelacji. Ja nie mam uzasadnienia. Z informacji przekazanej przez kancelarię, która tam naszą tą sprawę prowadzi, że sędzia uznał roszczenia w zakresie firmy Peter w części dotyczącej dodatkowego wywozu odpadów z cmentarzy. W pozostałym zakresie oddalił, uznając, że umowa ryczałtowa jest jednoznaczna. Według informacji przekazanej telefonicznie przez kancelarię prawną sędzia uznał, że to, że należy się firmie Peter dodatkowe wynagrodzenie za to, że na polecenie ówczesnych włodarzy miasta dodatkowo wywoziła czy wywiozła odpady z cmentarzy.